W jednym z odcinków popularnego brytyjskiego programu motoryzacyjnego Top Gear, prowadzący Richard Hammond otrzymał niezwykłą szansę na to, aby usiąść za kierownicą prawdziwego bolidu Formuły 1. No to jest spełnienie marzeń prawie każdego dziennikarza zajmującego się motoryzacją. Jednak pierwsze kilkanaście, kilkanaście prób okrążenia toru wyścigowego zakończyły się tym, że Hammond nie potrafił nawet ruszyć z miejsca. A mówimy o człowieku, który wcześniej w swojej karierze kierował wieloma super samochodami o mocy setek koni mechanicznych. Co było nie tak? No, możliwe, że Richard nie znał standardu usług zdalnych, a w szczególności punktów 10 i 11, które mówią o wsparciu technicznym i poprawnym przygotowaniu uczestnika. Standard usług zdalnego uczenia się: SUS 10 i SUS 11. Wsparcie techniczne i poprawne przygotowanie uczestnika do korzystania z usługi zdalnego uczenia. No dobrze, oczywiście to był żart, ale ta historyjka mimo wszystko świetnie pokazuje, że nawet prawdziwy zawodowiec potrzebuje przygotowania technicznego. Dokładnie tak. Hamondowi zabrakło doświadczenia technicznego w prowadzeniu bardzo specyficznego typu bolidu. Zamiast więc bić rekordy Schumachera czy Hamiltona, musiał skupić się na tym, jak w ogóle ruszyć z miejsca. W usługach zdalnych może być bardzo podobnie, a my, którzy te usługi dostarczamy i organizujemy, czasem tego zwyczajnie nie dostrzegamy. Dajemy naszym odbiorcom świetnie dopracowany bolit edukacyjny i zaglądamy w statystyki, aby sprawdzić, czy już biją rekordy, a oni często nawet nie wiedzą, jak do niego wsiąść. I właśnie w standardzie usług zdalnych w części 10 i 11 skupiamy się na ustaleniu szczegółowych wymagań technicznych. I udzieleniu wsparcia dla odbiorców naszej pracy. Po pierwsze, już na etapie projektowania usługi należy określić rekomendowany zakres wsparcia technicznego potrzebny do skorzystania z usługi. No, na przykład, jeśli tworzysz treści przeznaczone dla pracowników korporacji do uczenia w modelu Mobile Learning, czyli na tabletach i smartfonach, no to możesz domyślać się, że dla niektórych odbiorców dostęp do tych treści może być utrudniony właśnie przez tę formułę. Czy uzyskają oni dostęp przez aplikację wymagającą instalacji na urządzeniu, czy może przez tak zwaną Progressive Web App, czyli aplikację otwieraną tak naprawdę jako stronę internetową? Czy będą mogli korzystać ze służbowych telefonów, nie mając często uprawnień administracyjnych do zarządzania nimi i instalowania na nich aplikacji? A czy ci, którzy te uprawnienia mają, czyli administratorzy sprzętów w korporacjach, czy mogą wymagać od Ciebie poddania Twojej platformy dodatkowym testom penetracyjnym? Hmm. Jeżeli te pytania wydają się trudne, to zadajmy bardziej oczywiste. Na przykład, czy dostęp do treści będzie tak samo prosty dla posiadaczy urządzeń z systemem Android oraz iOS? Nie, to wcale nie jest oczywiste. A w przypadku usług realizowanych w czasie rzeczywistym? Jeśli zaplanujesz webinar z tą samą grupą pracowników korporacji, to czy mają oni możliwość łączenia się z dowolną platformą do spotkań online z poziomu swoich komputerów służbowych? Czy pracownicy mają możliwość podłączenia własnych słuchawek, czy na przykład uruchomienia kamery, jeżeli warsztat tego wymaga? No bo niektóre funkcje ich komputerów mogą być zablokowane przez administratora. W powyższym przypadku, jak i w większości innych, warto określić coś, co nazwałem już wcześniej rekomendowanym zakresem wsparcia technicznego no i ustalić zasady. W niektórych sytuacjach potrzebne będzie stworzenie infolinii, aby móc udzielać wsparcia technicznego odbiorcom usługi, szczególnie kiedy odbywają się one w czasie rzeczywistym. Jeśli ktoś nie może się zalogować lub nie wie, w jaki sposób ma wykonać ćwiczenie w grupie, to po prostu nie skorzysta z usługi wcale. Wyobraź sobie taką sytuację. Zaczynasz prowadzenie szkolenia dla. 20 osób, ale dwie z nich nie potrafią włączyć mikrofonu, a bez tego nie mogą wykonać ćwiczenia. Przerwiesz szkolenie, by im pomóc, czy zignorujesz, ponieważ stanowią tylko 10% całej grupy? W sali szkoleniowej byłoby to nie do pomyślenia. Szkoląc w czasie rzeczywistym, możesz wspomóc się asystą swoich kolegów, którzy pomogą osobom zagubionym technicznie, podczas gdy ty skupisz się na szkoleniu. Możesz też odpowiednio przygotować samych uczestników, informując ich wcześniej, jakie aktywności będą wykonywane podczas szkolenia oraz tego, czego od strony technicznej od nich oczekujesz. Inne ciekawe rozwiązanie, tym razem pasujące do usług nierealizowanych w czasie rzeczywistym, to proste samouczki. Znasz je doskonale z różnego rodzaju oprogramowania. Kiedy pierwszy raz logujesz się do nowej aplikacji, często pojawia się okienko zatytułowane Quick Guide lub jakieś podobne, które jest po prostu zestawem podpowiedzi i szybkich instrukcji wprowadzających do korzystania z tego oprogramowania. To prawda, stworzenie takiego samouczka czy uruchomienie infolinii, albo nawet dedykowanie osoby odpowiedzialnej za wsparcie techniczne w czasie rzeczywistym, bywa trudne. No i przede wszystkim kosztowne. Jeżeli jednak samemu znasz techniczne niuanse oprogramowania, z którego korzystasz, to bardzo często możesz proces ten przeprowadzić sprawnie samodzielnie. W zależności od skali projektu koszt takiego wsparcia dla odbiorców może być mniej lub bardziej znaczącą pozycją w budżecie, jednak znajdzie się tam, ponieważ wsparcie techniczne nie jest wariantem, a koniecznością. Żeby jednak wiedzieć, gdzie nasi odbiorcy potrzebują wsparcia, musimy ich lepiej poznać. Wiem, wiem, to w pewnym sensie truizm, ponieważ sam doskonale wiesz, że otaczamy się osobami bardziej i mniej doświadczonymi w pracy z komputerami, a do tego technicznie sprowadza się przecież uczenie się w internecie. Okazuje się, że problemy mogą mieć naprawdę wszyscy, również najmłodsi, którzy praktycznie urodzili się ze smartfonem w dłoni. Jednak ci użytkownicy, na przykład znacznie słabiej posługują się narzędziami do pracy biurowej, więc polecanie im wykonania jakiegoś zadania w arkuszu kalkulacyjnym może się skończyć porażką. Powiem ci teraz jakie są sposoby, żeby skutecznie identyfikować potencjalne problemy. Przede wszystkim przygotuj instrukcje dla odbiorców. Niech to będą instrukcje adekwatne do ich poziomu i formy nauki. Wspomniałem wcześniej o tutorialach czy infolinii, ale znaczenie mają też po prostu jasne opisy na stronie WWW czy platformie, a także czytelna komunikacja mailowa, tak żeby odbiorcy usługi dokładnie wiedzieli, czego od nich oczekujemy technicznie. Już na tym etapie odbiorcy Twojej usługi powinni być poinformowani o tym, za pomocą jakiej platformy, czy komunikatora, na przykład, odbędzie się warsztat czy szkolenie. Jeśli wymagasz od nich instalacji dodatkowego oprogramowania, również powinni o tym wiedzieć wcześniej. W przypadku szkoleń z dużą ilością treści multimedialnych, zarówno takich dostarczanych w czasie rzeczywistym, jak i nie, kolosalne znaczenie mają parametry łącza internetowego czy samego komputera. Wiele osób będzie też żywo zainteresowane tym, aby uczestniczyć w usłudze za pomocą urządzenia mobilnego. Czy będzie to możliwe? To wszystko są kwestie, które musimy przedstawić odbiorcom jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Dla potwierdzenia tego, że usługa w ogóle się odbyła, należy też generować raporty logowań czy tzw. cyfrowe listy obecności. Obecnie każde oprogramowanie służące do świadczenia zdalnych usług szkoleniowych, w czasie rzeczywistym, jak również nie, posiada funkcję generowania takich raportów. Musimy też analizować na bieżąco wszelkiego rodzaju raporty i statystyki dotyczące działania naszej usługi. Po co? No więc można w nich wyczytać na przykład, w których momentach i w jakich procesach utykają nasi odbiorcy. Zdarza się, że wąskim gardłem będzie na przykład niejasna instrukcja logowania czy założenia konta w usłudze. Trzeba też przeprowadzać ewaluację. W klasycznym modelu Kirkpatricka, który stosuje wiele firm, jest to pierwszy, podstawowy poziom mierzący reakcję uczestników na szkolenie. Niedostatki techniczne na pewno są tutaj istotną zmienną. Należy też tworzyć na bieżąco dokumentację ustaleń z klientem. Problemy techniczne zazwyczaj mocno podgrzewają atmosferę między zamawiającym a wykonującym usługę, a nikt nie chce przecież zapłacić za coś, co później źle działa. Nawet jeśli nie wynika to z winy wykonawcy. Wtedy dobrze jest móc powołać się na fakty. No, a fakty to właśnie rzetelnie sporządzona dokumentacja. I tutaj po raz kolejny serdecznie polecam tworzenie porządnej dokumentacji. Jak widzisz, wsparcie techniczne i zapewnienie technicznej dostępności to nie jest niszowy temat dotyczący tylko momentów awarii czy braku dostępu do usługi. Jest to obszar ściśle związany ze zdalnym uczeniem się, tak jak samo uczenie online jest związane z technologią. Nagranie finansowane jest z projektu Kontynuacja działań mających na celu rozwój i utrzymanie ogólnopolskiej bazy usług rozwojowych BUR z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.